Witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie, w którym chciałbym opowiedzieć o 10 ciekawostkach tyczących języka niemieckiego, ciekawostkach językowych. Ten film myślę, że jest przeznaczony dla osób, które chciałyby rozpocząć naukę języka albo są na samym początku. I kilka rzeczy, które myślę, że mógłbym w stanie powiedzieć o takich rzeczach interesujących, w formie takich ciekawostek językowych, w których to możecie ten język w jakiś sposób bardziej polubić, zaadoptować. Także zapraszam. Pierwsza ciekawostka, słuchajcie, polega na tym, że jeżeli weźmiecie jakikolwiek czasownik z niemieckiego słownika, jakikolwiek, i dołożycie do niego z przodu zaimki albo via, albo sie, oni, one, albo sie, forma grzecznościowa, to zbudujecie już zdanie. To znaczy, tak jakby wyrywając czasownik ze słownika i nie musząc przy nim grzebać, zmieniać końcówek czy cokolwiek, tylko dokładając zaimek via, sie, budujecie już zdanie. Przykład. Weźmy sobie jakikolwiek czasownik, no ja muszę coś wybrać, no to wybrałem czasownik wandern. Wandern, bo lubię. I dołożycie, czyli wędrować. I dołożycie do niego zaimek via, my, i stawiacie obok niego wandern. Dajecie via wandern, to jest zdanie. I to zdanie już znaczy, my wędrujemy. Rozumiecie? Chodzi mi o prostotę. Bierzecie czasownik, dogładacie via i już macie zdanie, że my to robimy. Czy to będzie czasownik machen, via machen, my robimy? Czy to będzie czasownik fahren, my jedziemy, via fahren? Czy to będzie czasownik via fällen, tniemy, chodzi o drzewa, via fällen? Ten czasownik fällen w tej formie jest w słowniku. Wystarczy dołożyć via i macie zdanie. Wystarczy dołożyć sie, które w liczbie mnogiej, małą literą pisane, oznacza albo oni, albo one, macie to samo. Czyli sie wandern, oni wędrują. Sie wandern gerne, oni wędrują chętnie. Sie w formie grzecznościowej, czyli dużą literą napisane, to samo. Sie wandern, państwo wędrują, czy też panie wędrują, bo to sie oznacza pięć rzeczy, nie? Także czasownik w języku niemieckim, wyrwany w tej formie, jaki jest w słowniku zapisane, czy to w słowniku papierowym, czy online, to nie ma znaczenia. Dokładacie zaimek via i macie zdanie. My to robimy, nie? Via tun. Czasownik czynić. Via tun. My czynimy, my robimy. Znaczenie tego czasownika to jest inna. Para kaloszy trochę. Rozumiecie? Tak, na tym polega ta ciekawostka i myślę, że to jest takie mała uwaga do nauczycieli też. Jeżeli uczycie w szkołach i widzicie te odmiany, na przykład macie odmienić czasownik fahren, nie? I dzieciakom musicie postawić ich fahre, du fährst, czyli przeumlaut się pojawia i syty końcówka, sie fährt, umlaut oczywiście, wir fahren, sie fahren, ihr fahrt i sie fahren. W tej kolejności zwykle się przedstawia. Moja sugestia, moja propozycja jest następująca. Powiedzcie dzieciakom, jak się odmienia czasownik w zaimkach my, wir, oni, one, sie i państwa, nie państwo, sie, z dużej litery. Myślę, że to ułatwi zdecydowanie, gdy uczeń zobaczy, że przy tych trzech zaimkach z czasownikiem nic się nie dzieje. Nie? Myślę, że to ułatwia sprawę, upraszcza i też daje pamięci taką możliwość lepszego zapamiętania tego. I uwaga, uwaga. Jest jeden czasownik w języku niemieckim, który tak nie działa. Jeden czasownik, który tak nie działa i nie ma takiej opcji, że on się odmienia tak jak pozostałe czasowniki. To jest czasownik być, czasownik sein. W jego formie podstawowej być to jest sein, właśnie. Natomiast my jesteśmy, to już nie jest wir sein. Nie, 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 nie. To jest wir sind. Wir sind. I sie sind. Oni są. To jest jedyna sytuacja, totalnie jedyna sytuacja, w której
ta reguła nie działa, ale to dotyczy ten wyjątek jednego czasownika, także traktujmy to jako wyjątek, zdecydowanie, w którym nie ma możliwości zastosowania tej reguły. Kolejna ciekawostka z języka niemieckiego to czasownik jeść. Chodzi o to, że w języku niemieckim jeść tyczące ludzi to jest inny czasownik i jeść tyczący zwierząt to też jest inny czasownik. Ludzie w języku niemieckim essen, czyli die Menschen essen, czyli ja mogę powiedzieć o sobie ich esse. Natomiast czasownik jeść w odniesieniu do zwierząt to jest czasownik fressen. Jak widzicie, fressen zbudowany jest na czasowniku essen, czyli jest ten przedrostek fr, można by tak to ująć. I też tak samo się odmienia przez osoby, czyli jeżeli jest w języku niemieckim odmiana czasownika essen następująca ich esse, du ist, er, sie, es ist, to w języku to czasownik fressen odmienia się ich fresse, du frisst, er, sie, es frisst. Czyli wszystko bazuje na essen, tylko z tym przedrostkiem fr. Ich esse, meine Kinder essen, aber der Hund frisst, die Katze frisst, die Elefanten fressen. Jest pewna grupa osób, uczniów też, którzy tłumaczą fressen jako żreć. Ja bym tego tak nie przekładał, bo tu nie chodzi o żarcie, tylko o jedzenie odnoszące się do zwierząt. Żarcie, żreć kojarzy z jaką czynnością, wiecie, niechlujną, niestaranną. Natomiast w języku niemieckim fressen to jest po prostu podział na zwierzęta i na ludzi. Klasyczny podział, nic więcej. Dla nas to ciężko zrozumieć, ponieważ my takiego zjawiska w języku polskim nie mamy. Dla nas człowiek je i pies też je. To jest ten sam czasownik. W niemieckim nie. Essen dotyczy ludzi, a fressen dotyczy zwierząt. Przy okazji, no nie byłbym sobą, gdybym te formy nie podał, formy czasu przeszłego tych czasowników. Essen, as, gegessen i fressen, fraß, gefressen. I kolejna ciekawostka tycząca języka niemieckiego, też na półce czasowników, mianowicie tłumaczyć coś z języka na inny język. O takie tłumaczenie mi chodzi. I w języku niemieckim mamy na to dwa czasowniki. W zależności od tego, czy tłumaczymy ustnie i wtedy to jest dolmetschen, czy też tłumaczymy pisemnie i to jest wtedy übersetzen. Kilka słów wyjaśnienia. Dolmetschen to jest tłumaczyć ustnie, czyli tłumaczenie konferencji, tłumaczenie jakiejś wymiany uczniów, jest jakieś spotkanie, jest jakiś panel dyskusyjny, jest jakieś przemówienie, spotkanie, przyjechał ktoś w gości, prezydent, kanclerz, jakiś minister, jakiś polityk, jakiś ktokolwiek ważny i jest jakieś publikum, jakaś publiczność, jakaś widownia i on chce kilka słów powiedzieć, ale nie umie w danym języku, no to ktoś podchodzi i mu tłumaczy. Czyli on mówi na przykład po niemiecku parę słów, parę zdań i ja to tłumaczę na forum. I ja wtedy ich dolmetsche, ja to tłumaczę. Der Dolmetscher to jest tłumacz. Oczywiście w kontekście tutaj tylko i wyłącznie ustny. Zaznaczam to, ponieważ my w polskim tego problemu, takich niuansów nie mamy, nie? Nie mamy, że to jest tłumacz ustny. My to jakoś tam inaczej załatwiamy. Podpiszcie mi w komentarzach, jak to precyzujemy. Natomiast dla nas tłumaczyć z języka na język to jest jeden czasownik, nie? Natomiast tutaj jest dolmetschen w stosunku do tłumaczenia ustnego. Wiecie, Parlament Europejski, to wtedy jest sie dolmetschen, nie? Oni tłumaczą, albo sie hat das richtig gedolmetscht. Ona to poprawnie przetłumaczyła, albo sie hat das falsch gedolmetscht. Sie hat das falsch gedolmetscht. Ona to źle przetłumaczyła. Falsch jako źle, nieprawidłowo. Natomiast übersetzen, słuchajcie, übersetzen to jest czasownik tyczący również tłumaczenia, ale pisemnego. Książki są tłumaczone. Die Bücher werden übersetzt. Użyłem teraz strony biernej, czasu teraźniejszego, ponieważ to jest czasownik übersetzen.
Jest w języku polskim taki czasownik przekładać, przełożyć, nie? Przekład, w sensie tłumaczenie. Myślę, że to jest takie bardzo mocne nawiązanie do czasownika übersetzen, nie? Że przekładamy. Przy czym setzen to stawiać coś, jeżeli chodzi o jego pierwotne znaczenie, ale tutaj właśnie bym tak porównał te dwa czasowniki. Übersetzen i przekładać, przełożyć. I na przykład mówi się, że das Buch w napisie gdzieś tam, na książce, nie? Na stronie gdzieś, że jest übersetzt von. Przetłumaczona przez i jest podane nazwisko tłumacza. To są takie niuanse, nie? Czyli na przykład, jeżeli ktoś jest konferencja jakaś, jest ktoś tłumaczy, nie, ktoś kto tłumaczy, on nie übersetzen. Er übersetzt nicht. Er dolmetscht. Nie? Natomiast książkę nie można dolmetschen. Nie? To jest niemożliwe. Książkę można tylko i wyłącznie übersetzen. Książkę, artykuł, jakiekolwiek słowo pisane. Kolejna ciekawostka, słuchajcie, polega na tym, że jeden rzeczownik oznacza dwie rzeczy. I z takich potrzebnych, takich praktycznych rzeczy będę tu wybierał. Mianowicie kojarzycie cukierki Hals, nie? Hals to są cukierki na gardło, bo der Hals to jest gardło. Ale nie tylko. Hals oznacza też szyję. Co za tym idzie? Hals to jest to, co tu macie zarówno z zewnątrz, szyja, jak i w środku, czyli gardło. Tak to tłumaczę zawsze. Oczywiście tam się jeszcze taki rzeczownik kiele pojawia, ale hals jako gardło, zresztą kojarzone z cukierkami, to jest chyba takie bardzo fajne skojarzenie, proste i szybkie, nie? Hals i szyja i gardło. Natomiast kolejny rzeczownik, der Nagel, to jest w ogóle dziwota straszna. Słuchajcie, Nagel oznacza i paznokieć, nie palec, nie opuszek, tylko paznokieć, to co musimy schneiden. I również Nagel to też jest gwóźdź. I teraz, jak wam to skojarzyć, nie wiem. Że i gwóźdź, czyli to, co wbijacie w ścianę, w deskę, młotkiem, mit dem Hammer, ein Nagel, i paznokieć, że to jest ten sam rzeczownik. Jak już jesteśmy przy paznokciach, to też warto wspomnieć o palcach. Mianowicie palce u rąk i palce u nóg to są różne rzeczowniki. To nie jest ten sam rzeczownik. Myślę, że tutaj osoby uczące się języka angielskiego tu się nie zdziwią, bo tam jest podobnie w angielskim. Mianowicie, palce u rąk to są the finger, no bo the finger to jest palec i the finger to są palce. Tutaj może kilka słów. To jest akurat rzeczownik kciuk, to jest der Daumen. Nie ma nic wspólnego z rzeczownikiem finger, der Daumen. Natomiast palec wskazujący to jest der Zeigefinger. Ten palec środkowy, tak go ładnie ujmę, to jest der Mittelfinger. Mittel to środek, czyli dosłownie to jest środkowy palec. No bo tak jak w polskim, Mittelfinger. Ten ma serdeczny, nie? My mamy w tym słowie serdeczny od słowa serce. Natomiast to jest po prostu Ringfinger. Czyli palec od obrączki. Ring finger, ring to jest obrączka, pierścionek, no bo w sumie Eierring to jest obrączka. Eierring, obrączka, der ring, pierścionek, ring finger, nie? A ten to jest klein finger. Natomiast palce u nogi to są Zehe, znaczy Zehen, liczba noga. Die Zehen, nie? Zehen, nie? Tak jakby znikąd. Zehen, że co? Nie wiem, czy to jest wytłumaczenie na to, ale myślę, że warto wspomnieć liczebnik 10, zehn, no bo palców mamy 10, fabrycznie, zehn. I jak wyrzucicie, macie zehn jako 10 cyfra, nie? I dołożycie zehn, to macie palce u nogi.
Może pomoże, no bo tak samo można by pomyśleć o tych palcach, nie? Ale tu ze finger już jest jakby na to przewidziany inny rzeczownik. Takie skojarzenie. Kolejna ciekawostka to jest to, że czasownik płynąć, pływać ma w języku niemieckim kilka znaczeń w zależności o czym mówimy. I teraz chciałbym to wyjaśnić. Płynąć o człowieku wpław, czyli jest w wodzie i płynie, porusza rękoma, nogami i się przemieszcza, to jest schwimmen. Schwimmer, bo der Schwimmer to jest pływak, ten kto pływa. Znacie kogoś schwimmer? Znacie. Schwimmen, pływać, wpław. Jestem w wodzie i ruszam rękoma, płynę. Drugie pływanie to jest o wodzie, że woda płynie. Woda płynie jako rzeka, woda płynie jako strumyk, woda płynie w rurach. I to jest czasownik fließen. Czyli mówimy das Wasser fließt, woda płynie, czyli przemieszcza się. Płynie, płynięcie jako przemieszczanie się wody, mówiąc tak geograficznie, cieków wodnych. Z tego rzeczownika jest der Fluss, rzeka, nie? Czyli rzeka płynie, słuchajcie, to jest der Fluss fließt. Der Fluss fließt. Możemy powiedzieć, że też woda płynie w rurze, nie? Czyli das Wasser fließt im Rohr oder in der Wasserleitung, czyli w wodociągu, czyli w tym systemie rur, gdzie woda się przemieszcza i jest dostarczana do domów czy gdziekolwiek bądź. Der Bach fließt, potok płynie. Bach, kojarzycie rzeczownik? No może tak jak widzicie, może nie, ale Johann Sebastian Bach to wszyscy kojarzymy, nie? No to właśnie, to jest Johann Jan Sebastian Strumyk, czy też tutaj w moim regionie, w moim domu sądeckim jest takie nazwisko Potoczek. I to jest w tym kierunku, tylko Potoczek to jest zdrobnienie, nie? Takie Bächlein byłoby to brzmiało. Natomiast Bach to jest potok, strumyk. I trzecim czasownikiem, jeżeli chodzi o płynąć, i to było moim wielkim zaskoczeniem na studiach, pamiętam. Dopiero na studiach się o tym dowiedziałem, słuchajcie. Tak jak czasownik, chodzi o pływanie statków, okrętów. Statek to jest das Schiff. Nie wiem, motorboot, das motorboot to jest motorówka, das segelboot to jest żaglówka. I chodzi o te okręty nawodne albo podwodne, że one płyną. Schwimmen? Nie. Schwimmen można tylko wpław. Fließen? Nie, bo fließen dotyczy cieczy. Tylko Flüssigkeit kann fließen. Rozumiecie? Tylko płyn może cieknąć, ciec. Nie wiem, która dobra wersja. Niepotrzebne skreślić. Natomiast okręty, statki, kajaki mogą, uwaga, uwaga, fahren. Mhm. Ja wiem, że fahren kojarzymy tylko i wyłącznie, jak się uczymy języka niemieckiego, to mocno przyklejamy go do czynności ruchu kołowego. Czyli z tyłu das Auto fährt. Widzicie go? Czyli das Auto fährt, das Fahrrad fährt. Der Bus fährt, der Zug fährt. Myślę, że to są wszystko znane. Natomiast okazuje się, że das Schiff też fährt. Szok, niedowierzanie. Tak, to było dla mnie takie dosyć duże nowum, kiedy się dowiedziałem, że łódki nawodne i podwodne, okręty też fahren. One płyną. Musimy, jak ktoś mocno wbił fahren do głowy, jako znaczenie właśnie ruchu kołowego, to myślę, że chwilę potrzeba czasu, żeby z tego wyjść, nie? Kolejne słówko, ciekawostka. Rzeczownik program. Możemy rozumieć w języku polskim jako, przynajmniej teraz, no w sumie jako trzy słowa. Teraz mi przychodzą trzy słowa. Mianowicie program jako audycja w telewizji, w radio, że ktoś prowadzi program, że oglądałem program o zwierzętach, o jakiej tam sytuacji. Był program, jako audycja, jako rodzaj formy przekazu w telewizji, czy w mediach, czy w radio. Program też może być program telewizyjny, czyli rodzaj harmonogramu, grafiku, co, kiedy, o której godzinie będzie. Nie? I teraz słuchajcie. W języku niemieckim
program jako audycja, telewizja, radio, ich habe eine Sendung angeschaut oder ich habe eine Sendung gehört. Die Sendung jako program, właśnie w którym dowiadujemy się, jakieś informacje są przekazywane. Czyli oglądałem ciekawy program, ich habe mir eine interessante Sendung angeschaut. Die Sendung. Nie możemy użyć w kontekście programu telewizyjnego das Programm, ponieważ das Programm to jest grafik. Program to jest harmonogram. Co, o której godzinie było, jest, czy też będzie. Czyli ich habe mir ein Programm angeschaut, to można byłoby to zrozumieć, że jest jakiś program, na przykład czyjeś wizyty. Jak ktoś przyjeżdża jako austausz, jako wymiana, goście przyjeżdżają i ktoś ustalił program, że w sobotę jedziemy tu, w niedzielę działamy tutaj, a w poniedziałek robimy to i to o godzinie takiej i takiej. To jest grafik, das Programm. Natomiast die Sendung to jest program, w którym ktoś moderuje, nie? Jakiś prowadzący programy w telewizji, nie? Czy tam w radio. Czy program, no właśnie, to myślę na głos w kontekście podcastów, czy też programów na kanale, ale nie spotkałem się, żeby na YouTubie był Sendung, tylko raczej wir sprechen via schon von Vlog. Ja? To jest tak, myślę, że warto o tym wspomnieć, ponieważ bardzo dużo ludzi popełnia ten błąd, że mówi ich habe ein Programm gesehen. Oczywiście możesz program gesehen, jeżeli to był rozpiska. Was, wer, wie viel Uhr, wann, wie lange, dauert und so. To jest program, das Programm. Die Sendung, to jest Radiosendung albo Fernsehersendung. Program telewizyjny. Myślę, że warto to znać. I na koniec takie dwie ciekawostki. Jedna dotycząca dni tygodnia, a druga liczebników. Dni tygodnia, słuchajcie, uwaga, jest 7. Tak, było się w szkole. Jest 7 dni tygodnia, natomiast jeżeli chodzi o nazwy po niemiecku, 6 jest typowych i 1 jest nietypowy. Nietypowy to jest środa, Mittwoch, der Mittwoch. Dlaczego jest nietypowy? Ponieważ pozostałe 6 dni tygodnia, nazwy dni tygodnia, zbudowane są na rzeczowniku tag. Der Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag i Sonntag. Mittwoch jako jedyny jest zbudowany inaczej. Mianowicie Mittwoch to jest tak naprawdę die Mitte der Woche. Środek tygodnia. Zresztą środa wynika ze słowa środek tygodnia, to nie jest przypadek, nie? I Mitte der Woche, odcięte zostało mit i woch i połączone. Mittwoch. Co jest charakterystyczne i wspólne? Wszystkie nazwy dni tygodnia mają rodzajnik der, czyli der Montag i der Mittwoch. I jeżeli chcecie określić dzień tygodnia, to mówicie am. To jest ważne. Am Montag w poniedziałek, am Mittwoch w środę, am Freitag w piątek. To jest pierwsza rzecz, to jest właśnie rzeczownik dzień tygodnia, środa. Myślę, że warto to wspomnieć. I liczebnik też na zasadzie wyjątkowości jest liczebnik dosyć wyjątkowy, mianowicie liczebnik 7, sieben. To jest liczebnik, słuchajcie, który się składa z dwóch sylab. Ponieważ wszystkie do 12 włącznie składają się z jednej sylaby. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, elf, zwölf. A liczebnik sieben składa się z dwóch sylab. Co to powoduje? Powoduje to, że jak na przykład mamy liczebnik 18, to jest 8, 10, 18. A jak mamy 17, czyli tam jest siódemka wymieniona przeze mnie, to nie mówimy siebzehn. Nie, 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 nie. Jest siebzehn. Co się dzieje? Dzieje się to, że liczebnik sieben skracany jest do formy sieb.
bo łatwiej, bo lepiej, bo szybciej. Nie? Także jako jedyny liczebnik ma ZIP-CEIL, jest skrócony do formy ZIP. Mimo że ZIP to jest sito. Czajcie to? ZIP to jest sito, ale tutaj oczywiście nie chodzi o sito 10, tylko 7-10, czyli 17 ZIP-CEIL. To samo się dzieje przy 70, nie? Czy na przykład jak macie 80, to macie 8 cyś, 8, no 10, cyś nie da się przetłumaczyć dosłownie. W każdym razie dodaje się to po to, żeby dać końcówkę 10. 80 w tym kontekście oczywiście, 8 cyś. Natomiast 70 to samo się dzieje, co przy 17. To nie jest zieben cyś, tylko zip cyś. Zip cyś, nie? To myślę, że ważne. Żeby o tym wspomnieć, dlaczego to się bierze, bo jako jedyny liczebnik jest dwusylabowy i jest tendencja później, żeby go skracać, żeby nie wybrzmiewało w dwóch sylabach, tylko w jednej sylabie. Zip, cyś, zip, cein. Mam na myśli, że jasne, zrozumiałe i klarowne. Dziękuję za Waszą uwagę, za to, że byliście, za to, że obejrzeliście ten film razem ze mną. Spece od YouTube'a mówią o tym, żeby filmy oglądać do końca. Nawet jak nie oglądacie, jak powiedzmy wyłączacie się, to niech ten film skończy do końca się. Chodzi o to, że to ma wpływ na oglądalność, na podbijanie oglądalności tego kanału. Jeżeli Wam zależy na tym, żeby to się też działo, to w moim imieniu możecie to robić właśnie oglądając do końca, oglądając reklamy do końca, jeżeli chcecie. No i przy okazji zapraszam Was na live'y, które organizuję trzy razy w tygodniu dla trzech grup zaawansowania wieczorami. W opisie filmu dostaniecie informacje. Myślę, że warto przemyśleć, zastanowić się nad tą opcją nauki języka niemieckiego ze mną. Bardzo Wam dziękuję. Jak widzicie, mamy przepiękną jesień. Wir haben einen ganz schönen Herbst jetzt. Also es regnet nicht. Gestern hat es geregnet. Gestern hat es nicht geregnet. Gestern war es ganz, ganz bewölkt. Jetzt nicht mehr. Deswegen habe ich den Tag ausgenutzt, um rauszugehen, um in den Wald zu fahren und die Vlogs für meine liebe Zuschauer zu drehen. Vielen Dank. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.